Cześć dziewczyny, witajcie bardzo serdecznie w kolejnym filmiku. Dzisiaj przyszła pora na ulubieńców, a będą to ulubieńcy maja i kwietnia. Nie wiem, czy zauważyłyście, ale pod koniec kwietnia taki filmik się nie pojawił. Byli niekosmetyczni ulubieńcy poprzednich dwóch miesięcy. Jednak nie było tych kosmetycznych, a to dlatego, że raz byłam bardzo zajęta i miałam dużo na głowie, a dwa to, że nie miałam czasu testować nowych produktów, ale chciałam wam pokazywać byle czego. Dlatego pomyślałam, że zrobię taki filmik pod koniec maja i powiem wam szczerze, że dobrze zrobiłam. Mam tutaj 5 produktów, które rzeczywiście odkryłam w tych dwóch miesiącach i fantastycznie się u mnie sprawdziły. Bardzo się cieszę, że mogę wam je polecić i pokazać. Są one niedrogie, jeden jest ciężej dostępny w Polsce, ale myślę, że dla chcącego nic trudnego i mogą te produkty przypaść wam do gustu. Także jeśli macie ochotę je poznać, to bardzo zapraszam was do oglądania. Mam tutaj 5 kosmetyków, 4 to są produkty pielęgnacyjne i jeden pochodzi z kolorówki i od niego też zacznę. Jest to nic innego jak pomada do brwi z firmy Inglot numer 19, która idealnie pasuje do koloru moich włosów, do koloru moich brwi. Bardzo fajnie wygląda według mnie. Dzisiaj też ją mam na sobie, także możecie zobaczyć. I urzekła mnie z tego względu, że szybko robi mi się ten makijaż brwi, zajmuje mi to o wiele krócej niż bawienie się z kredką, a po drugie to to, że te brwi wyglądają troszeczkę inaczej, wydaje mi się, że są bardziej wyrysowane, także ta pomada jest fantastyczna, jeśli macie taki mocniejszy makijaż oka i chcecie to oko tak podkreślić, to ja wtedy podkreślam także mocniej brwi i wtedy też bardzo dobrze się sprawdza. Jeśli robię minimalny makijaż oka i chcę, żeby to wszystko wyglądało bardziej naturalnie, to wtedy używam kredki do brwi. Pomada rzeczywiście robi taki bardziej wyrysowany efekt. Na razie jeszcze mi nie wyschła, użyłam ją już od 2 miesięcy i jestem w niej zakochana i kupię pewnie ponownie ten produkt, jak tylko mi się skończy. Jest dość wydajna, nie zużyłam jej aż tak dużo. Dodatkowo bardzo szybko właśnie mi się ten makijaż wyrobi, zajmuje mi to krócej niż standardową kredką, tak ze 2 minuty krócej, a wiecie, że każda minuta o poranku jest bardzo cenna. Także jeśli jeszcze nie używałyście pomady do brwi to z Inglota, to polecam wam ją bardzo serdecznie. Wiem, że swego czasu był boom na te pomady i pewnie miałyście okazję je zużyć. Ja oczywiście robię to jako ostatnia i także jestem nimi zachwycona. A konkretnie tym kolorkiem 19. Fantastyczna sprawa. Teraz przejdziemy do pielęgnacji i pokażę wam najpierw takie 3 zapachowe odkrycia, które świetnie się u mnie sprawdziły i bardzo się cieszę, że miałam możliwość ich przetestowania, używania i nadal mam. I przede wszystkim jest to olejek do ciała. Olejek do ciała z firmy Evre. Jest to super slim, modelująca wersja. Specjalistyczna kuracja do ciała do wszystkich rodzajów skóry. Redukuje celulit, ujednia i wygładza, modeluje i napina skórę, zmniejsza obrzęki. Powiem wam, że nie zauważyłam żadnych specjalnych efektów, jeśli chodzi o to działanie modelujące, ale zapach jest przepiękny. Zakochałam się w tym zapachu, on mnie bardzo tak uspokaja, tak na wieczór, jak weźmiecie sobie prysznic i chcecie robić takie domowe spa, to polecam wam użyć tego olejku, bo pachnie przepięknie i wasze zmysły będą ukojone i ja go uwielbiam. Nawet przez butelkę czuję, to jest taki delikatny, ciepły zapach, taki pomarańczowy, delikatnie pomarańczowy, ciepły zapach, tak? Tak bym to ujęła. I troszeczkę ta butelka się brudzi, wiadomo, to jest olejek, on jest oleisty, jak nazwa wskazuje. I bardzo fajnie nawilża skórę, ona też delikatnie tak się błyszczy po jego zastosowaniu. Trzeba dać jej chwilę, żeby ten olejek się wchłonął w nasze ciało. Ale myślę, że jest wart swojej ceny, na pewno kupię kolejne opakowanie. Jest to wydajny produkt, naprawdę nie zużyłam go dużo, a już się w nim zakochałam. Idealny także do masażu. Także jeśli szukacie czegoś takiego, to polecam. Przepiękny, przepiękny zapach i to mnie po prostu ujęło. Kolejną rzeczą, także jeśli chodzi o zapach fantastyczną, to jest to żel pod prysznic. Nie sądziłam, że będę wam pokazywać produkty myjące w ulubieńcach, a jednak. I jest to żel, ku mojemu zaskoczeniu, z firmy Dove, a za firmą Dove jakoś specjalnie nie przepadam, zwłaszcza za ich żelami, bo żaden jeszcze nie sprawdził się u mnie tak dobrze jak ten sprawdził się o niebo lepiej niż nawet inne żele, które używam i to jest żel pod prysznic z firmy Dove.
z olejem z awokado. Ma taki zielony zapach, jest zielony kolor, ładny zapach, jest dość gęsty, fajnie się pieni, dobrze myje i sprawia, że moja skóra nie jest przesuszona, a wręcz przeciwnie, delikatnie nawilżona. Nie ma potrzeby używania balsamu po użyciu tego żelu, ja jednak to robię, bo lubię ten cały rytuał, ale jeśli się śpieszycie i chcecie tylko umyć skórę i macie skórę suchą, to może warto wypróbować, bo Anusz Widelec, u Was też ten żel się sprawdzi. Mamy tutaj 250 ml, niestety ten produkt już się mi skończył i będzie lądował w projekcie Denko. Polecam bardzo serdecznie. Nie wiem tylko, czy jest dostępny w Polsce, jak go kupiłam tutaj w Bodycare za funta. Także cena też niewielka. Jeśli zobaczycie go na półkach, to koniecznie sięgnijcie. Żele z Dove nie są drogie, a ten jest naprawdę warty wypróbowania. Następną rzeczą, jaką chcę Wam pokazać, która służy także do pielęgnacji, tym razem twarzy, jest to maseczka z Lasha. Nie po raz ostatni, nie po raz pierwszy pokazuję Wam maseczkę z tej firmy i tym razem jest to Rosy Cheeks. Maseczka różana, która fantastycznie koi naszą cerę. Jeśli macie cerę wrażliwą, to na pewno się u Was sprawdzi. Likwiduje wszelkie zaczerwienienia i prześlicznie pachnie właśnie... Tylko nie każdemu ten zapach się spodoba, to jest taki troszeczkę chemiczny, różany zapach. Ja jednak bardzo go lubię, ma fajny kolor, taki świnkowy na naszej cerze. Ja trzymam ją około 15, nawet do pół godziny na twarzy. I ona delikatnie przysycha, ja wtedy, jak widzę, że ona przysycha, to ja sobie używam wody termalnej, żeby z powrotem ta maseczka była wilgotna, żeby nie zaschła na naszej skórze, bo wtedy trzeba uważać, bo może nam delikatnie przesuszyć skórę. Maseczka zawsze powinna być wilgotna na twarzy. Fajnie się zmywa, nie ma żadnego problemu ze zmywaniem. Idealna po prostu po treningu, kiedy moja skóra jest na twarzy, zwłaszcza jest taka czerwona, aż taki ogień z niej wybucha, ta maseczka ukaja ją idealnie. Jeśli macie jakieś przebarwienia albo problemy właśnie, zaróżowione policzki, to spróbujcie, bo możliwe, że u Was też się sprawdzi. Do tej pory praktycznie każda maseczka z Lasha się u mnie sprawdzała. Albo lepiej, albo jeszcze lepiej. Jedynie jedna maseczka była totalnie do bani. Jest to maseczka kawowa, ale może o niej opowiem Wam w bublach kosmetycznych. Tak, może taki filmik też kiedyś w przyszłości niedalekiej nakręcę, jeśli takich produktów u mnie będzie o wiele więcej, a na pewno ta maseczka by się do niej zaliczyła. Ostatnią rzeczą, którą chcę Wam polecić, to także jest zaskoczenie. Jest to płyn do higieny jamy ustnej, płyn do płukania jamy ustnej z firmy Colgate. Colgate Plaques, Cool Mint, miętowy zapach i wyparł on Listerin, którego używałam od lat. I tutaj mamy produkt, który nie zawiera alkoholu, za co wielki, olbrzymi plus, bo Listerin używałam tylko z alkoholem i wiem, że to nie było aż tak dobre. Jednak uwielbiałam to uczucie tej czystości w ustach po użyciu płynu do pukania ust, a ciężko mi było się przestawić i próbować czegoś innego. Marcin sięgnął po Colgate i pierwszy wypróbował tego płynu. Powiedział, że muszę koniecznie spróbować, bo u niego się sprawdza. Powiedział, że jest lepszy niż Listerin. Oczywiście na początku nie chciałam wierzyć, ale jak spróbowałam, to stwierdzam, że ma rację i będę na pewno do niego wracać, nie będę kupować już Listerinu, a Colgate. Jeśli tak jak i ja jesteście fanami płynów do płukania ust, to koniecznie wypróbujcie Colgate, jeśli jeszcze go nie miałyście u siebie. Dodatkowo jest on troszeczkę tańszy niż Listerin, zwłaszcza tutaj. Za Listerin płacimy 2,50 funta, a za ten tylko 2 funciki, także na pewno bardziej się opłaca i dodatkowo jest bardzo, bardzo wydajny. Mamy tutaj także 500 ml, także super. Ja jestem zadowolona z tego płynu, a wiecie, że mam troszkę bzika na punkcie higieny jamy ustnej. Dobrze kochani, to by byli wszyscy moi ulubieńcy. Mam nadzieję, że Wam się podobali.
Dajcie koniecznie znać, jeśli używałyście któryś z tych produktów wymienionych przeze mnie, jak się u Was sprawdzały i czy może po mojej recenzji wypróbujecie czegoś nowego. Piszcie także, jacy Wasi byli ulubieńcy, co ostatnio odkryłyście, bo może coś przetestuję. Wybieram się do Polski, także będę miała okazję, żeby próbować Wasze produkty. Jeszcze raz dziękuję za oglądanie, mam nadzieję, że miło spędziłyście ze mną czas. Trzymajcie się i do kolejnego filmiku. Pa, pa!